Vlogmas dzień 6. Witam się z wami, moi drodzy, w już trzecim vlogmasku. Ja co prawda przez czwarty i piąty dzień vlogmas nie nagrywałam, bo jakoś tak nic mi nie wychodziło. Te vlogi nie wyglądały tak, jakbym chciała, nie byłam usatysfakcjonowana. Ale to nie jest, słuchajcie, dzisiaj najistotniejsze. Zobaczcie, co leży za mną. Mamy, moi drodzy, śnieg! Jestem już w mieście i idę na drugi autobus. I słuchajcie, okazało się, że mam odwołaną pierwszą lekcję. Także mogłam sobie dłużej o godzinę posiedzieć w domu, coś na was nagrać, ale no trudno, pójdę na ten drugi autobus, bo sobie jest już w połowie drogi i no nie opłaca mi się wracać. Nawet nie mam trochę jak. Zmagań dzisiejszych ciąg dalszy. Stwierdziłam, że skoro nie mamy, wy się stwierdziłyśmy. Bałwan! Patrzcie, ktoś zrobił bałwana ładnego. Stwierdziłyśmy, że skoro nie mam tej pierwszej lekcji, to się przejdziemy, bo jest serio ślicznie. Jest po prostu... No, pokazywałam wam już, że jest wszędzie śnieg, jest biało. Sami widzicie, wszędzie śnieżek ładnie leży. Ujo! Chyba jednak nie mogę tak nagrywać, ale słuchajcie, stwierdziłyśmy, że pójdziemy sobie na jakąś gorącą herbatkę. No po pierwsze, że się przejdziemy na spacer. W ogóle ściąga mi tak jakoś buzię, tobie też? No. Coś tak, że... Nie możesz mówić. I nie ma nigdzie herbatki, w sensie wszystko jest otwarte od jakiejś 11 tutaj w pobliżu, więc chyba skończy się na czekoladzie z żabki, ale to też dobrze, bo przynajmniej poranny spacerek będzie zaliczony. W końcu po dwóch nieudanych próbach kupienia czekolady w żabce mamy z naszej stacji, nam powinna ta stacja już płacić za po prostu. Ale pani nas zna, jak nas widzi, to wie, że to my. Ja oczywiście mam kartę stałego klienta, nie żeby coś. I słuchajcie, ona już do mnie, a karta jest? A ja, no jest, jest. W każdym razie morał jest taki, że mamy czekoladkę, a nasza jednak ulubiona stacja faktycznie jest ulubiona, bo chciałyśmy z żabki i nie było. Ale pewnie w żabce byłoby niedobra, a na tej stacji zawsze jest coś dobrego, więc... No, także pewna stacja, która sprzedaje nam prawie codziennie kawkę, czy teraz czekoladkę. Call us, chętnie jakieś kolaby zrobimy tutaj na YouTubku. Czuję totalnie Christmas vibe, naprawdę. Ała, już mi boli ręka. Ale mamy godzinę już 4:30, ja właśnie idę sobie po centrum. Wyszłam właśnie z wizyty kontrolnej odnośnie soczewek i powiem wam, że ogólnie dzisiaj, jako że są Mikołajki, to było rozświetlenie do ptaka i tak dalej i jest tak pięknie. Zresztą już część mogłam wam pokazać, część nie, bo po prostu się śpieszę, a ręce mam tak zmarznięte, że ledwo aparat trzymam. Także odezwę się już do was może w domu, co? Wróciłam właśnie do domu, jest godzina prawie 18:00, co prawda już zjadłam obiad, ale dopiero co czuję, że zaczynam się tak, wiecie, rozgrzewać, bo dzisiaj bardzo dużo w sumie czasu spędziłam na dworze. Na szczęście ubrałam się dzisiaj grubo, bo mam na sobie taki świąteczny sweter mojej mamy, jakieś zwykłe czarne spodnie i słuchajcie, świąteczne skarpety, które dostałam od Mikołaja, ale do tych prezentów jeszcze zaraz przejdziemy. Jak na razie to uczę się na jutrzejszy sprawdzian z polskiego, plus piję sobie herbatkę, a zaraz jak moja siostra skończy się uczyć historii, to otworzymy sobie razem kalendarz adwentowy, bo my jakoś tak co roku lubimy otwierać je razem. A co do dzisiejszego dnia, to byłam dzisiaj w Wegarniku. Zresztą widzieliście, że jadłam sobie sałatkę i to było takie dziwne połączenie, bo była to sałata i słodkie. Plus też byłam na kontroli soczewek, dlatego w ogóle czekałam w mieście. W ogóle wczoraj i przedwczoraj nie nagrywałam dla was. Właściwie to nagrywałam, ale nic się nie nadawało do publikacji. Trochę tam sobie ponarzekałam, bo weekendy jakoś u mnie nie są za fajne. I jest to dosyć kontrowersyjne, co teraz powiem, ale lubię szkołę. Serio, ostatnio się tam dobrze czuję i bardzo bym nie chciała, żebyśmy przeszli na tryb zdalny. Myślę, że to już szybko nie nastąpi i pomimo, że czasem mi jest ciężko, tak jak na przykład teraz, że muszę uczyć się na sprawdzian, to już nie jest to samo, co było w drugiej czy pierwszej klasie, gdzie uczyłam się tych wszystkich niepotrzebnych przedmiotów. Teraz to już jest praktycznie wszystko pod maturę i w miarę ok.
okej się tego uczy. Plus wiecie, w szkole są znajomi, w szkole się zawsze coś dzieje. Dzisiaj z okazji Mikołajek też parę lekcji było luźniejszych. Wszystkie klasy już są takie piękne, wystrojone. Nie wiem, czy u was obchodzi się Mikołajki. Możecie dać mi znać w komentarzu, jestem bardzo ciekawa. Ale do nas co roku oczywiście Mikołaj przychodzi i mam nadzieję, że do was jakiś mały chociaż też. W każdym razie postanowiłam, że pokażę wam na szybko, co dostałam na Mikołajki w tym roku. Bo powiem wam szczerze, że były one dosyć niespodziewane. W sensie wiedziałam, że dostanę jeden prezent i myślałam, że nic poza tym. A tu Mikołaj mnie zaskoczył. Także moi drodzy, przede wszystkim słodycze i zaraz sobie to rozpakujemy, bo ekranu zobaczyłam prezent, to szczerze ucieszyłam się, że to są słodycze, ale nawet nie miałam czasu tego rozpakować. Także mamy lizaka, reniferka, czekolada, milka, milkowy bałwanek, kinderki, w sumie dawno nie jadłam, także fajnie. To są jakieś kocie języczki, to milion lat świetlnych nie jadłam, serio. Tak myślę, że na spokojnie 5 lat nie miałam z tym styczności. Kolejna czekoladka i typowy czekoladowy Mikołaj z Milki. Co jak co, ale jak ktoś nie wie, co mi kupić, to ja się ze słodyczy bardzo cieszę. No dobra, to zależy akurat, czy staram się te słodycze ograniczać, czy nie, ale obecnie jestem w momencie, że pozwalam sobie na wszystko, więc słodycze mnie bardzo cieszą. Ale to słuchajcie, nie koniec, bo tak jak wam mówiłam, dostałam świąteczne skarpety. Plus nie wiem, czy wam mówiłam tutaj na YouTubie, ale bardzo chciałam świąteczny kubek. Zobaczcie, co Mikołaj przyniósł. Taki przesłodzieśny, reniferkowy kubek. Co jak co, ale na przykład taką gorącą czekoladę sobie zrobić. Patrzcie, jaki Christmas vibe. I w ogóle co roku mój Mikołaj przynosi mi prezenty w takich pięknych opakowaniach. Zawsze te słodnie spakowane. Już trochę się zdradziłam, co jest w środku. Ale mamy takie comfy. Powiedzmy, że to profesjonalnie nazywa się blanket sweatshirt. To jest ten vibe, który ja, słuchajcie, chciałam mieć tak bardzo. Także słuchajcie, przebieram się w to i wam się pokazuję, bo po prostu nie mogę. W ogóle jakie to jest wielkie, ale super. Nie żeby coś, ale ja jestem zachwycona. Mój ciągle zmarznięty organizm teraz się tak cieszy. Powinnam jeszcze stać tak z tą skarpetą, ale ja, moim drodzy, jestem gotowa na święta. Tak myślę, że na spokojnie 3 mnie by tu weszły, ale przez to to sprawia, że to jest takie... Pewnie możecie się zastanawiać, co tutaj stoi, a więc, no słuchajcie, to są moje jedne z nielicznych dekoracji świątecznych w tym roku, czyli takie dwa krasnale. Bo z moją siostrą, słuchajcie, wyszłyśmy na strych wczoraj, czy przedwczoraj i powiem wam, że miałam wam z tego nagrywać całego vlogmaska, ale okazało się, że to są dosłownie jedyne rzeczy, które obecnie do mojego pokoju pasują, także jeszcze na świąteczne zakupy pojedziemy, bo byłam chyba w 3 sklepach i nic nie było. Nic. Akurat mały świąteczny kubek, ale jest przesłodki. A i w ogóle już sobie w tym leżę i powiem wam, że jedyny minus to to, że troszkę to śmierdzi taką sztucznością, ale to pewnie wywietrzę je zaraz. Miałam plan wrócić do świątecznego swetra, ale jak już tu założyłam, to nie ma opcji. Nie wracam do niczego innego. Mamy chyba 20 i ja się czuję taka zmęczona, jakby... Ja nie chcę pisać żadnego sprawdzianu, ja chcę spać. Dobrze, a więc wiecie co, jako iż jeszcze tego nie robiliśmy, to otwórzmy kalendarze adwentowe. Jeśli nigdy jeszcze chyba nie zaczynaliśmy od tych wyzwań, to losujemy. Jako iż tego nie widzieliście, no to tutaj wam pokazuję, że muszę dzisiaj wpłacić 10 zł na wybraną organizację charytatywną. Akurat zadanie jest bardzo fajne, bo warto wspierać organizacje charytatywne. Ja co prawda zbyt dużego budżetu nie mam, ale wiecie, jakby każdy wpłacał po 10 zł raz na jakiś czas, to było super. I ogólnie jako, że przez 2 dni wam nie nagrywałam kalendarzy adwentowych, w sensie nagrywałam, ale te pliki już są pewnie usunięte, to zaraz wam pokażę jeszcze, co było w poprzednich dniach. W czwóreczce już w sumie nie mam pojęcia, co było, bo chyba jest to herbata wypita. A wczoraj miałam zwykłą czarną herbatkę. Dzisiaj natomiast mam raspberry and pomegranate. No jest to malina i granat. Ja kiedyś piłam tylko herbatę czarną z cytryną i żadnej innej nie piłam, w ogóle nikt nie mógł mi pokazywać innej. I właśnie przez ten kalendarz adwentowy w tym roku zaczęłam pić inne rodzaje. Teraz jestem bardzo into zielona herbata. I ja dzisiaj mam taką ochotę na słodkie, że Milka, lecimy z nią. Okej, let's go. Gdzie tu jest 5? Nie, 6 dzisiaj. Dzisiaj nie jest 5. Co ja szukam? Uwaga, co to będzie? Moje państwo. Nie no, hit, znowu to samo. Tutaj jest. Ja nie wiem, czy wy to widzicie. Ale znowu mamy karmelową. Był moment, że ja nie jadłam słodyczy, a ostatnio przez stres w szkole jestem mega słodyczowa. Teraz kolejny kalendarz z jedzeniem. Tym razem nie dla mnie. Tu jest 6. O tu.
chyba coś nowego, albo i nie. Mamy takie sticky, nie wiem jak wam to pokazać, ale coś takiego. Ogólnie to za mój kadr służy mi ten kalendarz, także teraz słuchajcie, no nie mam statywu. A więc moi drodzy, w czwóreczce był krem brzozowo-nagietkowy, w piąteczce był peeling wygładzający. O, proszę bardzo, bardzo się to przyda na obecny sezon. Tak się to prezentuje i z tego co czytam jest to brzozowa pomadka ochronna z betuliną. Patrzcie teraz w czym ja leżę. Tak to zawsze wygląda jak ja otwieram kalendarz adwentowy. I czajcie, że ja sprzątałam w weekend? Ja to autentycznie sprzątałam w weekend. Nawet nagrałam wam Clean With Me, chyba poprzedni vlog ma to z Clean With Me. A w tym momencie ja już tu muszę znowu sprzątać, a nie mam na to siły, czasu, ochoty. Sorry za narzekanie, ale jest poniedziałek i ja mam jeszcze przed sobą dwa wielkie sprawdziany. Słuchajcie, jest już po 21, jakoś 21:15, coś takiego. Ja właśnie siedzę sobie nad moimi notatkami z polskiego. I tak, tu jest moja jakaś 10. herbata tego dnia, ale powiem wam szczerze, że jestem już zmęczona, a muszę jeszcze standardowo zmontować ten film i właśnie się pouczyć, wykąpać, zrobić, wiecie, wszystko, co się robi wieczorem. Także już nic takiego nie będzie się działo, żeby wam pokazać. So, żegnamy się, zapraszam standardowo na mojego Instagrama. Proszę ładnie komentować i słuchajcie, stwierdziłam, że zrobimy to, co robiłam kiedyś. Wstawcie tą emotkę, jeżeli dotrwaliście do tego momentu odcinka. I tylko wtajemniczeni będą wiedzieć, o co chodzi. A i prawie zapomniałam, tutaj macie screena, że pieniądze na zbiórkę płaciłam, także tak. A teraz moi drodzy, żegnam się z wami. Buźka i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Mam nadzieję, że już jutro. Pa!